Co się wczoraj działo? Nic. Sypiacie w jednym łóżku, a on nie zrobił ci nawet palcówki? Czekam na odpowiedni moment. Nie wywierajcie na mnie presji. On cię lubi. Klei się do ciebie bardziej niż sam do mnie. Gdy patrzę na Bethan i Beau, zaczynam zastanawiać się nad własnym związkiem. Mam ochotę na seks. Teraz? Podniecają mnie chude nogi Sama. To doskonała okazja, by Chloe przespała się z Samem, bo wyjątkowo są trzeźwi. Spytaj, jak się miewa, a potem spytaj, czy chce włożyć ci jajka do ust. Świetna rada. No, śmiało. To musi zadziałać. Cześć, przystojniaku. Słucham. Włożysz mi jajka do ust? Z przyjemnością. Graliśmy w różne gry z Clintem. Nathan kazał Bo pocałować Talię. Całowali się? Dał jej buzi. Wczoraj iskrzyło, dziś pocałował Talię. Może jednak jest kobieciarzem. Robi coś miłego, a potem wszystko psuje. Wieczorem będzie niezręczny. On nie powinien się tak zachowywać. Chloe nie musi tego znosić. Samowi odbiło. Jedziemy do hotelu, żeby od niego odpoczęła. Ostatnia noc w Belfaście zakończyła się katastrofą. Nie lubię, gdy moi przyjaciele się kłócą. Mam nadzieję, że Chloe i Sam pogodzą się rano. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Co jeszcze mam zrobić, żeby ją uszczęśliwić? Staram się, ale to jej nie wystarczy. To największy kryzys w historii naszego związku. Nie wiem, czy jesteśmy razem. Co za koszmar. Mam za sobą okropny wieczór. Nie sądziłam, że upadniemy tak nisko. O czym myślisz? Czy Sam jest tym jedynym? Nie wiem. Mam mętlik w głowie. Za to uwielbiam Bethan. Zrobiła mi niespodziankę, choć nie mam urodzin. Jesteśmy wolne. Cieszę się, że spędzimy ten dzień we dwie. To będzie najlepsza niespodzianka, jaką ci zrobiłem. Czy to moja mama i Ivy? Żartujesz. Jestem szczęśliwa. Aż mnie cycki rozbolały. Tęskniłam za tobą. Chodźmy na spacer. Przywiozłam Ivy i dwie kawy, a dziewczyny nawet nie spytały, jak się czuję. Bethany dołączyła do ekipy. Jestem w szoku. Sama byłam zaskoczona. W końcu mieszkam z przyjaciółką. Czuję się dużo lepiej. Fajnie, że Chloe jest zadowolona. Od czego są przyjaciele?